Hej, cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Overwatcha. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Czy złapiemy jakieś haksy? Ogólnie powiem wam, że trochę boję się odpalać tego Overwatcha, co wczoraj zobaczyłem. Zadowolona? Mam. Dobra. Das 2. Runda która? Dziewiąta. Runda, pan suspect ma 12 fragów. O, tutaj już skiny ma Jaguara, Akachas z naklejką. Oj, tutaj kompletnie. No i dwóch na czterech zostało. Zobaczymy. Już myślałem, że to on zabił. No i jeden na trzech zostanie. Tutaj dostał info, że jest na shorcie jeden Vortex. Na pewno go też tam słyszy. Oj, oj, oj. Tutaj kompletnie nieudane full auto. No i pan podejrzany tylko z diglem. Leczy z percentage 58%. Średnie obrażenia na rundę 126. Skanuje z digla. Tutaj dostał dosyć mocno przez tego smoka. W ogóle, zobaczcie, paka jest na szorcie. No ładny strzał, no ładny. No to już się tam... Już w sumie z digla to taki lucky shot mógł też być. Digiel jest taki trochę losowy. No i co będzie? Jak będzie wejście? To jest mida B czy na shorta raczej? Uuu. No, tutaj czas reakcji. I kto wygrał? Terroryści, tak? Terroryści. Antyterroryści, no tutaj. Patrz, 6 rund wygrali, a teraz... Terroryści comeback robią. No i tutaj P90. No to raczej normalne strzelanie. Tutaj na pewno wie, że jest... Słyszał okno, że wychodzi Robin. No, czy go przeskanuje Robin? Nie, jednak nie. No teraz tutaj pan podejrzany. Nie, już tam pan... Pan Kaczka uciekł spod drzwi. Ale tutaj... No tutaj rozpętał nieźle, niezłe full auto. A skiny jakieś tam ma, to 90, chociaż nie jest to jakieś niesamowite. Skiny, no ten Akacz Jaguar jedynie. Jest na razie takim... Jedynym skinem, który tam zasługuje na jakieś znanie. Byłoby trochę szkoda, jakby stracił, ale tak to nie. A tutaj Vortex, szkoda, że oddał strzały. No! No, słuchajcie, tutaj mi podchodzi to tak trochę... Może jest to wysoka ranga, ale tak... I tak trochę jednak podchodzi, tak trochę. Tutaj mleko miał. Oj, tutaj kompletnie niecelne. Jednak nie on zabił. I wziął ławkę. No to zobaczymy. No na razie jeszcze jest za mało dowodów na to, żeby... Tutaj Sylma, Karambita nawet. Nie oddał strzału. Będzie jeszcze miał szansę. Tam nade'em dostał 55 pan Kaczka. Dostał w głowę, trafił. Zawupy.
Na razie to mi tak pod leciutkiego takiego aimbota, nie takiego chamskiego, że trafia przez ściany głowę i celuje przez ściany, ale to aim pod takiego imbocika już podchodzi, trzeba wam powiedzieć. No tutaj już pan Robin już raczej nie za dużo zrobi. Tutaj się dobrze ustawili. Jeden w picie, jeden na gusie i jeden od longa idzie. No zobaczymy, czy steka coś zrobi. Robin ma akacza. Oj, nie trafił w ogóle. Oj. Będzie sejwował? Tak, tak jest, będzie sejwował. Jak w ogóle sytuacja wygląda? No to terroryści teraz się wzięli do roboty. Więc terroryści 4 rundy wygrali. Tutaj raczej nie jest to wyrównany team, ale Graffiti sobie walnął na ścianę. Tym razem nie oddał strzału, a teraz. Pan piramida zabił. Pana owce. Tutaj widzimy jakiś mid B, a jednak się nie udało. I patrz, jest 2 na 2 i paka leży na midzie, a nie mógł dostać info, że tam nie widzieli Vortexa. Na pewno wie, że jest jeden na midzie. Bo widział. I teraz pytanie, czy wie, że jest na shorcie? No teraz też na pewno wie. No celownik mu się nie trzęsie jak porąbany, ale tak. No. Coś mi w jego strzelaniu nie pasuje, bo. Nie wiem, nie wiem. 20 fragów, niby nie jest to dużo, ale. Głowa i ucieka. Dobra. Tutaj wallhacka na pewno nie ma. Oj, teraz będzie dobra sytuacja. Aj, szkoda, że Vortex oddał strzał. Mamy aimbota. Mamy aimbota, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Aha, i teraz sobie stoi na nożu. Z jednej strony to mógł być też szlaki shot jak z tego digla, nie? Ale. Oj, i tutaj już. Tutaj dostał info. Pan Albatros powinien zabić. A jednak nie, i zobaczcie, zostaje 1 na 3. 8 HP. Oj, tutaj się zdziwił. Stoi na respie, nie. Nie. Tylko czekał na dropa po prostu. No na razie to jest leciutki imbocik. No nie powiem, że to był jakiś taki chamski, który by przeszkadzał, ale. Coś. Nie jest to taki chamski aimbot, że się celownik jak porębany trzęsie, jak już mówiłem, ale. Tutaj. Ten czas reakcji też jest szybki, to nie są jakieś niskie rangi na pewno. Ale. Jednak coś. Tutaj to musiał trafić ewidentnie, bo. Oj, tam Vortex jakie. No i 2 na 2 zostali. Jeden na jednego. I bomba na shorcie leży. Teraz nie wie. Dostał na pewno info, że ostatni jest na midzie.
Nie, wydaje mi się, że on ma imbota. Takiego lekkiego, ale ma. Bo to jest po prostu tak. Guardian Kaimana ma, przepraszam. Tam jak się w ogóle strzelają. Nie pasuje mi po prostu jego strzelanie. Takie jest jak. Oj, tutaj kompletnie nie trafił. Pestka w głowę będzie. Jest pestka w głowę i teraz pleców. No i co z nim robimy? Tutaj Vision Assistance raczej nie było. Tak, Griffin też go raczej nie zgłoszę. Nie, słuchajcie, ja myślę, że tutaj był jakiś taki. Nie był to chamski aimbot, ale aimbot był. Szczególnie ta akcja na pistoletówce. Myślę, że to raczej się pisało pod takiego aimbota. Fakt, mógł to być jakiś, nie wiem. Ze strzelaniem, jakby nie patrzeć na movement, to global, ale może Lem. Albo Supreme. Tak, od Lema w górę. Ale raczej ten movement taki miał. Nie był to movement powyżej Lema, tak? Nie był to movement powyżej Lema i myślę, że tutaj jest raczej. Jest raczej aimbot. Już sobie pobieramy kolejne demko. Tak jak mówiłem, dwa demka w każdym odcinku będę robił. Tak, żeby nie było, żeby odcinek nie był ani za długi, ani za krótki. Tak, żeby on nie trwał 10 minut przykładowo, tylko żeby trwał tam z 20 na przykład. Kolejne demko nam się już pobrało. I co to będzie? Rozgrzewka to. O! O! Słuchajcie, już tutaj. Coś na tej rozgrzewce. Aha. No spoko. Kursor tak trochę może przeszkadzać. Z góry przepraszam. Ale trudno. Tutaj już idzie na plec. Wyczuwam haksy. Coś mi tutaj już śmierdzi. Na szczęście mam ammo i HP. O, tutaj będzie P90 jazda. Nie było głowy. Oj, tutaj kompletnie nie. Nietrafione te strzały. Ale gdzie on celuje? Oj, nie ma kul. Głowa. No i teraz zobaczymy. Nie, nie trafił. Ole do. No jajsik, kochanie. Coś mi tutaj już zaczyna śmierdzieć, muszę wam powiedzieć. Takie nienaturalne. Oj, tutaj będzie znowu miał. Podchodzi i... uwaga. Dwie pestki. O! Tak się ten celownik trochę... Oj, tutaj kompletnie nietrafione te strzały. I zginiem. Musi zginąć. Musi zginąć, już myślałem, że to on zabił. To z P90 nie za trudno. A tam już zginie. Kolejny haks. Znaczy, jeszcze nie wiem, czy to jest haks, ale ma skiny. Skina do kosy nie ma, co prawda, ale jest us Blood Tiger, no to jest, nie jest to jakiś... Niesamowity skin. Oj, dostał zawki. I
Kto teraz się nakukali rundę? Patrzcie. Podejrzany 10 agensów, no szybki dosyć strzał. O, z kacazawką, nie jest to chyba dobry pomysł. No to normalny raczej frag. No spoko. No spoko. On dalmatyńczyk został jedynie. O! Oj, tutaj może mieć problemy, żeby zabić. Raczej nie, musi zginąć, musiał. Tutaj. I? No proszę, jeden na trzech ugrał. W ogóle w niego nie celował i go trafił. No ciężka sprawa, ciężka na pewno. Ciężko określić, czy to jest hack, czy po prostu dobrze on strzela. No i ma paka i to teraz już. Czy co, może on... Nie ma aimbota, że on po prostu dobrze strzela, ale on może mieć vision assistance, chociaż tutaj tak... Oj, zginął Robin. Tak trochę za szybko wystrzelił, wiecie? Tak jakoś... No i teraz on... Teraz terroryści grają... Chyba na tym, na czym się da. Nie oddał strzału. Ale terroryści go słyszą na pewno. Oj, bułę dostał z kałacha, nie miał szans. Terroryści wygrali. No i teraz zobaczcie, mimo że terroryści tutaj grali, no i awka wcelowana. Tak jakby wiedział. Tak jakby wiedział, bo rushował przez ostatnie dwie rundy shorta, a teraz o, tam się awka ustawiła, on ma P90 i tak smoke na Xboxa poszedł. Teraz to P90. Nie, tutaj. Przyciągnął po prostu full auto. No, zabiję go. Nie ma szans, Lily. No i headshot. No i iguana został sam. W tunelach. Pewnie zasejwować tę mawkę. I dobrze się w sumie wcelował. Wcelował się w wyjście z tutaj. Bo tutaj... Chociaż w sumie... No, 19 fragów ma. Znaczy podejrzany. No i co z nim robimy? To ja jeszcze raz odpalę i zobaczę tam pistoletówkę. Bo coś mi tam nie pasowało. Na tej rozgrzewce jeszcze zobaczymy, jak sobie strzelał. Ten headshot, to na rozgrzewce niby... Nie jest wa... O. Gdzieś on tutaj celował, a trafił tu. To jeszcze rozgrzewka. Ja tę pistoletówkę chcę jeszcze raz zobaczyć. Dobra, jeszcze raz tą pistoletówkę. Tutaj na tej pistoletówce takie jakieś
Dziwne miał to strzelanie. Tak na pistoletówce to było. To jest zwykły fire. Tutaj paka wchodziła, no i 5 na 3. O, i tutaj. Patrzcie. To był taki strzał, trochę wyczułam haksy tutaj. No i idzie tutaj na plecy. No i Manati został sam. Co z nim robimy? Tutaj no to zwyczajne full auto. Puścił tutaj kompletnie niecelnie. Z tego USP-ka strzela tak... Za dobrze. Za dobrze on strzela z USP-a. Za dobrze. Naprawdę. Tak... Coś mi w jego strzelaniu nie pasuje. Tutaj kolejna taka runda była. Oj, widzicie? I od razu headshot. Kolejny headshot. Tutaj kompletnie niecelne. Tutaj no to... Tutaj iguana nie miał absolutnie szans, chociaż miał... On podejrzany miał 7 HP, to tutaj jeszcze... Mógł coś zrobić. Ten iguana. Tutaj dostał szybkiego headshota. Znaczy strzał zawki. O, i tutaj właśnie. Tam ten strzał przewinąłem, ale go już widziałem. Tutaj szybko zginął. I tutaj była ta właśnie runda, którą skracał, tak. Oj, widzicie? Strasznie szybko. O, i tutaj będzie taka akcja. Jakby wiedział. Jakby wiedział. Nie mógł wiedzieć, że tam ktoś stoi. Nie mógł wiedzieć. Bo ta kamera po śmierci od razu tam zginął ten pan, a poza tym... Pan na longu zginął. Jeden czy drugi, no to nie mógł widzieć, jak się ustawił. Terrorysta. On tutaj zginął. Tak, jakieś takie sytuacje chcę badać. I tutaj szybkiego headshota dostał. I to też było takie dziwne, że tutaj miał P90, tutaj awka, dwie awki chyba nawet, tak, dwie awki były wcelowane. I się nie wychylił. I tutaj te normalne fragi. Oj, USP-a wyjął. Oj, kolejny headshot. On z USP-a strzela same headshoty. Ciężka sprawa, ciężka sprawa. Z tym panem. No i co z nim robimy? Tutaj to raczej nic nie miał. Niewinny. Griffing też nie. No tutaj no to mógł się po prostu tak wcelować i... Czy to na pewno była wyższa ranga jakaś. To nie był gold czy kałach, to jest jakiś szeryf może, albo orzełek nawet. Czy nie, to jest... Kałach, dwa kałachy w laurach to mogły nawet być. Nie, za Vision Assistance też nie mogę. Ale za Imbota. Imbota, wiecie co? Za Imbota to jego zreportuję, bo... Okej, okay, można mieć swój dzień, tak? Można mieć swój dzień. Z USP-a na przykład, ale... No, sorry, ale on strzelał... Z tego P90 tam w tych tunelach... No, no nie był to jakiś, nie były to jakieś strzały takie full auto, nie wiadomo jakie global elite, tylko takie bardziej goldowe strzelanie. A z USP-a, no sorry, ale z USP-a strzelał same headshoty, no to ja go za aimbota zgłoszę.
Także dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem i dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.